Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, mamy drugi dzień tak naprawdę łowienia, a pierwszy dzień zawodów. Zaczęliśmy, słuchajcie, dzisiaj zawody, wczoraj był trening. Jeśli nie widzieliście tamtego materiału z treningu, to koniecznie zobaczcie sobie tutaj na górze. Mega fajna sprawa, fajnie wszyscy połowili. No a dzisiaj, słuchajcie, leje, przynajmniej nie wieje. Dopiero teraz mogę, że tak powiem, się z wami przywitać. Aczkolwiek już mam dwie ryby wymiarowe. Pierwszy fajny, gruby, spasiony okoń 34 cm. Druga rybka to jest 26 cm. Także ogólnie, słuchajcie, punktujemy, nie jest źle. Aczkolwiek tutaj no troszeczkę w tamtym miejscu sobie połowiłem, ale co wam będę gadał. Zobaczcie sami, co się działo. Sorry za jakość materiałów, ale jeszcze było ciemno. Ale no pewne rzeczy muszę wam koniecznie pokazać. Jest dobry, ale nie wiem co to. Może być zarówno szczupak, może być dobry okoń. Nie wiem. To jest dobry perch, no. Dobrze. Dobrze, wiem, że ciemno, słabo widać i w ogóle. Uwierzcie mi, że jest dobry. Muszę go do podbieraka dociągnąć. Zaraz go wam pokażę w lepszym świetle. Super. Jest mamuśka, nie? Zobaczcie, jaka złota mamuśka piękna. Dobra, mierzymy gościa. Robimy zdjęcie. I wypuszczamy. Ile obstawiacie? Ja tak, że ma ze 35, nie? Nie więcej. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. No, 30, 33. Pokażę wam bardziej tego okonia. Przepiękna rybka. Ładny, ulany taki. Na żarty, nie na żarty. Przed. Chyba okoń. Tam ruję sobie przed nim okoń. Około wymiar. Pytanie, czy ma wymiar? No, nie będzie miał. Ty, no ma. 25. Jak widzieliście, super rybki, coś tam się zaczyna dziać. Ja już, słuchajcie, przestaję gadać, bo wczoraj było tak, że im później, tym gorzej, także... Świetna! I to dobry może być. Dobry jest. Dobry jest. Aby okoń, a nie sandacz. To jakiś sandaczek. Oczywiście go wypuścimy, ale odejdę i tak z nim dużo dalej. To jakiś sandaczek. Pokaż ząbki. Czekaj, hop. Kolejny wymiarek. Tak się wydaje. Niestety nie, 22 cm. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Super. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję również, wzajemnie, do widzenia. No i dobra, jak widzicie, kontrolka, miło, fajnie, elegancko. Drugi dzień, druga kontrola, słuchajcie. Dobre rybsko, ale nie wiem co, to może być jakiś leszcz podczepiony. Nie wiem. To jest certa. Wariatka. O! Adam ma dobrą rybę. Dobry jest. Dobry jest. Sandacz, a proszę bardzo. Ajajajajaj. Kurde, ale też sandaczka dzisiaj jednego miałem, no. Tak? No, tak, tak, tak. Też miałem jednego, no. Ale zjadł. No to super. Jest. Bardzo niemrawie. Bardzo, ale to maluszek będzie. Maluszek. Co się dzieje? Coś się dzieje, tak, tak. Fajnie.
Fajnie, no. No wymiarek ma na pewno. Ten ma, no. No. Jest dobry. A tutaj spod tego? Nie, odprowadzał, wiesz? No, taki jak twój, nie? Coś tego typu. Ładny, złociutki. Jak bramy. 28. Maluszek raczej. T22. Dobra, słuchajcie, te okonie sobie wypuścimy. I sobie tam pływają. Ten garbek ładny. Czekaj, hops. No i ten maluszek chciał też już uciec. Się nie udało. Siatka jest tak zrobiona, że słuchajcie, wymiarowe, czyli nasze 25 cm nie wychodzą przez to. Ja już żartuję. Kieszki sobie robię. Oczywiście. To nie wiem, czy to nie leszcz. To jest sandeł. Nasz podbierak, Adam? A, krócia. No, 45, 6. Taka rybka. Puszczamy. Stary, a rzuciłem tu pod ciebie, nie? Tak. Nie wiem, co to. Może być podczepiona ryba, nie? Może być, ale nie wiem. Ale jest przesilny, nie? Majtek. Śledziowy taki. O, uciekł, dobra, super. Jest. Powtórzył. Powtórzył, dobrze. Jest dobry, Adam, no. Nie. Większy będzie. O, super, Adaś. Pięknie. Pięknie. Żółwik, cyk. Dokładnie. Fajny. Jest, kurde, dobry. Patrz. Dobry jest. Serio. Nie jest zły. Około wymiarowy taki, no zobaczymy, czy więcej jak 26, nie? No ma 25 równe, nie? Tak, dobra, czyli taka zwykła rybka. No ale słuchajcie, kolorystycznie. Przepiękny okonik. Dobra, spadamy stąd. Jest dobra ryba, nie? To z takiego miejsca, że uwierzcie mi, że ja bym się nie spodziewał, nie? Nie wiem co. Okoń, okoń na 100% oks. Bo jedzie jak zły, nie? O, to może być dobry okoń. Czy to będzie piękny okoń? Czy podczepiona jakaś, kurde, głupia mamuśka? Co to jest? Sandacz, kuźwa. Kurde, sandełku. Czemu ty mi to zrobiłeś? Taki motłaski sandacz. 42 cm. Taki sandaczek. Dobra, kolego, zmykaj. Nice. Coś jest, ale nie wiem, co to. Okonek chyba mały jakiś. No dobra, może nie jest taki manie. Sandacz znowu, kurde lebeleno. Kurde, same sandacze tu stoją. To gdzie okonie są, ja się pytam. Kolejna rybka spod betonu, ale nie wiem, co to jest. To może być perć.
Albo znowu jakiś sandacz, albo szczupak. Nie, szczupak chyba nie. To coś z paskami. Tylko nie wiem co. Sandacz, kuźwa mać. Nie, to tu o koni, kurde, raczej nie ma, nie? Może wcześniej gdzieś tam by były, ale tu chyba raczej... No dobra, oj, 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 jaki ja zły, tak? Czy sam się ładnie wypiąłeś? A ty, wariacie. Ciekawe. Ops. Pomalutku nasz wyjazd dobiega końca, tak naprawdę drugi dzień łowienia, pierwszy dzień zawodów i ostatni. No co mogę powiedzieć, padło co prawda parę fajnych ryb, jakieś sandacze, coś tam, więc ogółem coś tam się dzieje. Ale gdzieś te okonie, słuchajcie, jak tylko zrobiło się jaśniej, coś tam, to już jest lipa z tymi okoniami, naprawdę, no. Kombinujemy, słuchajcie, dalej, próbujemy dalej. I jak to wszystko wyjdzie, no to zobaczymy. Po drodze jest jeszcze parę miejsc do sprawdzenia, także będziemy sprawdzać. Jest rybka, mam nadzieję tylko, że nie sandacz, nie? Ani szczupak jakiś, tylko żeby to był faktycznie jakiś percz fajny. Może jeśli to jest percz, to czuję wagę, nie? O tak wam powiem, tak, że może być fajna rybka. Pięknie mruje, tak, tak. Ale to mi wygląda, kurde, niestety na... Jakieś kurde podroby. Sandacz. Niestety. Taki sandaczek. Ma 46 cm. Może być znowu sandeł. Ale nie wiem. Dobra, jak sandacz to pokazuje. Dobry okoń. Jest 27. 27 jest. Jest. Wszedł gdzieś tam sobie po dnie, pomału i wyszedł. Nie jest jakiś byczy, ale ogólnie ładna ryba. Z listkiem zjadł. To jest pewnie ten, wegetarianin. Nie wiem, czy nie szczupak. Chyba sandel, nie? Bądź okoniem. Bądź pięknym okoniem, gościu. Ładny skubany. Ile? 46. Ale ciężki skubany, żrą na 100%. Grubiutki, jak nie wiem. Ops. No i słuchajcie, kończymy pomału wypad do Gdańska. Czas na ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród, jakąś wspólną foteczkę. No i kończymy tą cudowną przygodę na rybach. Dobrze było, naprawdę dobrze było. W tej edycji wystąpiło 4 zawodników na klubowych mistrzostwach Kapota Team Okoń Motola 2023. Wszyscy 4 zawodnicy zrobili komplet ryb, także spisali się wszyscy na medal. Były ładne ryby. No ale zacznijmy w takim razie od miejsca 4 i wynik 81,5 cm kompletu koni. Miejsce 3, Patryk 88,5 kompletu ryb. O 0,5 cm lepszy Karol Buczak z wynikiem 89 centów. No i nie zmieni już chyba od 4 lat, Łukasz wynikiem 92,5, czyli o 3,5 cm wyżej niż drugi Karol Buczak. Big Fish to był okoń 37 centów. No. Sędziego! Tyle. Także zaczynamy wręczać nagrody. Tak jest. Może proszę cię bardzo. Ciach. Miejsce 3. To pominiemy, bo to ja. Dzięki. Dzięki bardzo, bardzo. Strzałeczka. No i miejsce 1. Bez większego zaskoczenia. Łuki. Ja to zaskoczony jestem. Brawo, brawo. Myślałem, że w tym roku to tak. Miejsce 3 zostawię sobie, miejsce 2. Dziękuję, dziękuję. Wręczam. Kontuzja palca i miejsce 1. No i ta najważniejsza nagroda od razu. Bardzo jeszcze raz. Kurwa. Jeszcze raz graty. Dzięki. To już 4. Graty, Łukasz. Dzięki. I jeszcze mniejszy pucharek za Big Fisha. Dziękuję. I to tyle. A naszego sędziego, pokaż tego palca. Naszego teraz sędziego. Nie widać, bo jest... Dzisiaj szczupak ugryzł. Tak, na sam koniec. 82 centy. Uff, grubo. 1,5. 1,5 jest, no tak. No i dobra.
kończymy. O, sędzia jeszcze jakieś puchary gubi. Co mogę powiedzieć, słuchajcie, było super. Dwójeczka, fajnie, ale Patryk mnie ściga jak co roku. Także tak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Siemanko.